Dużo mnie to kosztowało stresu, nerwów. No, przyznam się szczerze, że cały czas jeszcze wychodzi to ze mnie i tak naprawdę godzina 20, ja już nie mogę patrzeć na oczy, bo wychodzi ze mnie zmęczenie, ale było warto. No, dałem z siebie wszystko, postarałem się wypaść jak najlepiej. W niedzielę dopiero będzie to jakby oficjalnie, ponieważ będzie dopiero transmisja z tej gali. No ale tak, już możemy powiedzieć, że udało się osiągnąć naprawdę historyczny sukces. No i cieszę się, bo zdobyłem 2 tytuły międzynarodowe. Jestem jakby jedynym Polakiem, któremu się to udało i to był też mój ostatni konkurs i cieszę się, że udało mi się go tak dobrze na nim wypaść i zakończyć jakby to moje bytowanie konkursowe, bo już jak już powiedziałem, już więcej udziału w żadnych konkursach nie będę brał. Ja zawsze powtarzam, że jednak cierpliwość i ciężka praca, pokora, też takie niebujanie w obłokach i myślenie, że nie wiadomo, kim się jest, tylko że jednak faktycznie gdzieś wstawianie sobie celów i dążenie do nich, to jednak przynosi efekty i to jest prawda. To o tym trzeba pamiętać, że miejmy marzenia, ale stawiajmy sobie też cele, żeby do nich dążyć i wtedy, jeżeli ciężko na to pracujemy, jesteśmy w stanie to osiągnąć.